Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To są siatkarskie ligi i kolejny program z cyklu Jesteś legendą, czyli program, w którym przedstawiamy postaci polskiej ligi siatkówki. Dziś kolejny znakomity gość, człowiek, który urodził się w Ostrołęce. Bardzo często to podkreśla, więc ja też to robię. Szybciutko zaczynamy. Jest mistrzem i wicemistrzem świata, medalistą Mistrzostw Europy, Ligi Narodów, Pucharu Świata. Wielokrotnie reprezentował nasz kraj. Sam nie może się doliczyć, ile tych meczów było w reprezentacji biało-czerwonych, ale na pewno ponad 200. 17 sezonów w Polskiej Lidze Siatkówki. To jest jego dorobek, jest także mistrzem Polski. Waszym i moim gościem jest Gregor Grzegorz Łomacz. Dzień dobry, Grzegorz. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj. Tę naszą rozmowę o Twojej historii siatkarskiej musimy zacząć tak troszeczkę od końca. Musisz mi wybaczyć, ale są gorące tematy. Nie tak dawno przed wyjazdem, jeszcze na wakacyjną przerwę, wypowiedziałeś się w jednym z wywiadów dla TVP Sport, chyba że tak naprawdę nie jesteś w stanie powiedzieć, co dalej z Tobą, z Twoją przyszłością klubową, siatkarską, klubową. Nie wiem czy zostaję w Bełchatowie, nie wiem czy odchodzę, nie wiem co dalej. Czy dzisiaj możesz powiedzieć co dalej z Tobą? Gdzie Ty będziesz kontynuować swoją karierę? Czy zostajesz w Plus Lidze? Czy może jednak obierzesz jakiś kierunek zagraniczny? E, bardzo chciałbym Ci odpowiedzieć na to pytanie, ale, ale no niestety musiałbym powtórzyć te, te słowa z, przed tej wakacyjnej przerwy. E, nie wiem gdzie jeszcze będę grał, nie wiem czy zostanę w Bełchatowie, nie wiem, czy będzie to Prostiga ewentualnie, czy będzie to zagranica. Na dzień dzisiejszy dalej jest e, jest to tajemnica i na pewno też no, mało komfortowa sytuacja, bo, bo ta sytuacja w skrze jest e, na pewno bez precedensu i, i, i też jest późno dla, dla wszystkich zawodników na szukanie klubów. No właśnie, ty jesteś w takiej trudnej sytuacji, jesteś rozgrywającym, więc wiadomo, że. Przepraszam, liczba jakby miejsc w różnych drużynach, jeśli chodzi o tę pozycję, jest ograniczona. Ty przecież masz być jedynką w klubie, a nie na przykład rezerwowym czy wchodzącym rozgrywającym. Więc tutaj masz taki mały kłopot, ale czy ty generalnie jesteś nastawiony na odejście z Bełchatowa i po prostu czekasz na propozycje, które spływają i i na taką propozycję, która Cię usatysfakcjonuje, czy jeszcze gdzieś tam rozważasz, na przykład, wariant, że zostajesz w Bełchatowie? Rozważam na ten moment wszystkie, tak naprawdę, warianty, hmm. bo, bo nie wiem po prostu, co, co się może wydarzyć. Codziennie gdzieś tam przychodzą jakieś oferty, odchodzą, także to wszystko trzeba wyważyć, i też przede wszystkim zależy mi na poziomie sportowym, bo to jest rok przed igrzyskami, na pewno chciałbym powalczyć o te igrzyska i jeszcze pojechać na nie. Dlatego aspekt sportowy no jest tutaj nadrzędny i, i na to głównie patrzę pod kątem najbliższego sezonu. Czy w Twojej bogatej karierze, mówiłem o tym na wstępie, że rozegrałeś 17 sezonów w Polskiej Lidze Siatkówki, zdarzył Ci się taki sezon jak ten ostatni w Bełchatowie, tak trudny pod względem takim i sportowym, ale także mentalnym, chyba psychicznym, bo przecież no na pewno nie było Wam łatwo w tej sytuacji się znaleźć. Media donosiły o różnych niestworzonych historiach, no a Ty miałeś jakiś taki bagaż doświadczeń, przecież grałeś w kilku klubach, zaczynałeś wiele lat temu. Zdarzyło się coś takiego w Twojej karierze, czy to był najtrudniejszy sezon? No niestety był to najtrudniejszy sezon, bo no, no przekrój tych klubów w swojej historii mam dość spory i, i były różne momenty, i zarówno i w, w mojej karierze jako osoby i jakby klubu, w jakim się znajdował momencie, ale, ale to co jest w tym sezonie skrze, no, no miałem nadzieję, że nigdy w ogóle takiej sytuacji nie będzie, bo to jest no bardzo no, bardzo przykra informacja, tak naprawdę dla całej e, siatkówki w Polsce, że tak utytułowany klub e, jak skraj dzisiaj, e, dzisiaj tak naprawdę nie wie na czym stoi do końca. Mm -hmm. Ty, jako rozgrywający y, skrybeł chatów kapitan, no musiałeś jakoś y, w tym wszystkim się y, znaleźć. No, sam doskonale wiesz, że w mediach rozpisywano się o strajku zawodników, o tym, że nie wyjdą na boisko, bo pieniądze nie są wypłacane, i to już od jakiegoś dłuższego czasu. Jaka była prawda? Czy faktycznie było takie zagrożenie waszym jakimś takim strajkiem, niewyjściem na boisko? Czy to dotyczyło wszystkich zawodników, czy może tylko niektórych? Znaczy no, sytuacja była na tyle ciężka, jeszcze byłem do tego kapitanem tego zespołu, więc gdzieś czułem na barkach tą odpowiedzialność, że, że nie można nie reagować w niektórych sytuacjach. Na pewno było bardzo dużo rozmów, e, ciężkich, niełatwych, e, ale to już gdzieś tam e, zostawię dla siebie, jak to wyglądało. A kto wykazywał się większą nerwowością? Polscy zawodnicy czy zagraniczni? Nie, tak naprawdę w szatnie trzymaliśmy się razem i, i też, no, tak jak mówisz o tych strajkach, e, o takich różnych rzeczach, ale pojawiały się te tematy, bo po prostu. To nie była jakaś decyzja podjęta przez nas, ale też po prostu e, jakieś e, możliwości sobie sądowaliśmy, co możemy zrobić, jak możemy zareagować jako zespół. A, dlatego uważam, że to jest naturalne, że, a, że o tym rozmawialiśmy, bo musieliśmy reagować. A, no, wyszło jak wyszło. Sezon sportowo też jest najgorszy w historii skry, i no, trzeba na pewno wziąć to na klatę. A cenny bagaż doświadczeń i, i teraz po prostu to z tym, z tym dalej, dalej iść i, i obrócić to na dobrą stronę medalu. Duże, duże zmiany będą w skrze, to, to wszyscy wiemy, przecież zawodnicy odchodzą, podpisują nowe kontrakty. Nie wiadomo też, jaka będzie przyszłość tak do końca tego klubu. Ty w skrze grałeś od 2017 roku w 2018 tak. zdobyłeś swój tytuł mistrza Polski, prawda? Tak. zaraz kiedy się pojawiłeś tak świetnie za zaczęło się to twoje bycie w skrze, więc no, spodziewam się, że masz jakiś sentyment do tego klubu, no a jak jeszcze się popatrzy na historię w ogóle tej ekipy, tej drużyny tego klubu na tę serię mistrzowskich tytułów, no to aż wierzyć się nie chcę, że coś takiego mogło się wydarzyć. Wracając jeszcze do końcówki tego sezonu Krzegosz, nie wiem, czy ja miałem takie dobre odczucie, bo w pewnym momencie jakby sytuacja troszeczkę się unormowała, jakieś tam pewno dostaliście gwarancje finansowe, że te pieniądze będą wypłacane i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już w to wnikać, bo nie będziemy rozmawiać przecież o pieniądzach, to są Wasze sprawy, ale miałem takie odczucie, że gdyby to takie, nazwijmy, oczyszczenie nastąpiło troszeczkę wcześniej to kto wie, czy ten sezon nie byłby jeszcze uratowany w sensie e, walki o e, puchar w rozgrywkach europejskich. Ten pierwszy mecz e, na wyjeździe w Modenie, no już był całkiem, całkiem w waszym wykonaniu. Nie udało się pokonać e, rywali, ale byliście całkiem blisko. Ja sobie wtedy tak pomyślałem, gdyby dwa tygodnie wcześniej to się wszystko jakby trochę oczyściło, to może wy już byście byli na takim etapie, na takiej wznoszącej, i kto wie, może to jeszcze by się jakimś tam małym sukcesem skończyło. Może, no teraz możemy sobie tylko gdybać, ale e, na pewno byliśmy w, w złym momencie, tak naprawdę w lidze, e, kiedy graliśmy te mecze Pucherowe z Modeną, ale naprawdę to było dla nas jakby pewnego rodzaju taki, taka, taka nagroda, mała nagroda za ten sezon, że w tych pucharach sobie dobrze radziliśmy. No i mieliśmy szansę po prostu rywalizować na bardzo wysokim poziomie z topową drużyną włoską. No i zabrakło tam myślę, że tego jednego secika więcej, jakbyśmy ugrali w Modenie, to, to bardziej byśmy uwierzyli też jeszcze u siebie, że, że jest to do zrobienia, bo jednak wygrać u siebie za trzy punkty z Modeną i jeszcze złotego seta gdzieś tam na pewno w głowach to siedzi, żeby utrzymać koncentrację przez tak naprawdę dwie godziny czy nawet więcej żeby i, i, i grać niemal perfekcyjnie, żeby ich pokonać, no jest to arcytrudne zadanie mhm. ale mimo wszystko super, że się staraliśmy, nawet prowadziliśmy w tym meczu 2-1 i, i była na to szansa, ale no ale jednak e, Włosi to Włosi no Włosi to Włosi, właśnie. grali do końca i jakieś tam Wasze potknięcia wykorzystali. Słuchaj, w Bełchatowie pożegnania zawodników, niektórzy też kończyli kariery. Mielczarek, Gunia już zawiesili buty na kołkach. Ty masz, przepraszam, jeszcze nie masz, ale będziesz w październiku obchodzić 36. urodziny. Ale nie myślisz o wieszaniu butów na kołkach? Nie, jeszcze nie. Jeszcze na szczęście czuję się dobrze fizycznie przede wszystkim i nie zaglądam w tą metrykę, bo po co, po co patrzeć w PESEL i e, ja się nie czuję na tyle lat jeszcze i sportowo myślę, że e, no jeszcze na emeryturę się nie wybieram. Ale na ile się czujesz? Na 16, 26 czy? Powiedzmy na 27. 27, no to rewelacyjny wiek dla siatkarza tak naprawdę, prawda? To tak, tak no ale... Właściwie początek najlepszych lat w karierze można powiedzieć. To prawda. Słuchaj, dwa razy byłeś na Igrzyskach Olimpijskich. Czy tym twoim celem w twojej karierze, w tej siatkarskiej karierze, takiej długiej, są te trzecie igrzyska w Paryżu? Cały czas masz to gdzieś tam, wizualizujesz sobie i, 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 i dążysz do tego, żeby załapać się do tej ekipy, która uda się do Paryża? No Nie wyobrażam sobie jakby większego marzenia niż tej igrzyska olimpijskiej zdobycie medalu. Byłem to prawda, dwa razy już na tych igrzyskach i dwa razy odpadliśmy w ćwierćfinale. ale szatnia po czymś takim wygląda. No nie da się tego opisać i nie można tego porównać z żadną inną. Chciałbym pojechać i jeszcze spróbować się tam powalczyć, no bo to jest po prostu tak samo nie do opisania, no, tak wielkie marzenie. I dla mnie, myślę, że dla każdego sportowca. Żeby zdobyć medal olimpijski, po prostu myślę, że będę sobie wypróbował ży, żyły, żeby, żeby tam być. Mówisz, że dobrze się czujesz. Nikola Grbicz ogłosił szeroki skład kadry, która w tym roku będzie przygotowywać się do meczów Ligi Narodów, później Mistrzostw Europy i do kwalifikacji olimpijskich, które chyba są najważniejsze dla reprezentacji. I tak jak wspomniałeś... Dwa razy byłeś na Igrzyskach Olimpijskich, dwie porażki w ćwierćfinale. Ta szatnia wtedy, no właśnie, jaka ona jest? Czy wy wtedy siedzicie w milczeniu w tej szatni? Czy lecą jakieś bluzgi? Czy, czy coś dzieje się jeszcze innego? I jeszcze chciałbym Cię zapytać, gdzie gorzej znosiliście porażkę w ćwierćfinale? W Rio de Janeiro, kiedy przegraliście z Amerykanami, to tak dosyć gładko można powiedzieć. Czy w Tokio, kiedy się okazało, że to Francuzi, mimo że byli w trudniejszej sytuacji, przecież to wyprowadziliście w meczu, zwycięsko zakończyli ten ćwierćfinał, a później wiadomo jaka była ich droga do złotego medalu. Nie no, ta atmosfera w szatni jest, no, no naprawdę, nie umiem tego wyrazić słowami, jest tak gęsta, oczywiście wszyscy e, milczyliśmy, bo, bo nawet no, żadne słowo, czy bluzgi no nie, nie, nie pomogłyby w niczym? każdy Facesi gdzieś tam? Płaczą? Jasne, jasne, że tak. I, I to było nawet widać chyba jeszcze zanim nawet dotarliśmy do szatni. No I... tak, w Tokio to było widać. Tak. I, no i rozczarowanie było bardzo duże. Jak miałbym porównać Rio do Tokio, do Rio lecieliśmy tak troszeczkę zobaczyć, co będzie. Nie byliśmy tam aż takim faworytem. Do, do medalu na pewno chcieliśmy zdobyć, powalczyć. No, ale byliście mistrzami świata? To znaczy, Polska była tak, mistrzem, Polska świata była mistrzem... Tak, Polska była mistrzem świata 2014 roku. Tak, tak, tak. Ale wtedy jakby no, ten układ sił był taki, że, że byliśmy gdzieś tam wymieniani jako zawsze groźna drużyna, ale tak nie do końca chyba e, byliśmy przekonani, że, że my tam jedziemy wygrać. A, a tutaj z kolei do Tokio. Wiedzieliśmy, że tak naprawdę no, z Witalem z każdej, z każdej imprezy tak naprawdę przywoziliśmy medal. No i, no i powrót bez, z, z akurat tylko z tego najważniejszego turnieju, byłby no, największą porażką. I, no i niestety tak się stało. A Ty analizujesz w ogóle przyczyny takiego niepowodzenia na igrzyskach, na przykład w Tokio? Wiesz, dlaczego się nie udało? No, to jest na pewno złożony problem i. Hmm. i Pewnie tak jak ja i to i to, to wszyscy zawodnicy i członkowie sztabu będą mieli jakieś swoje zdanie. Gdzieś myślę, że tak się napompowaliśmy i tak się nakręciliśmy na ten, na ten ćwierćfinał, i, hmm. i tak to było napompowane, hmm. że po prostu jak przyszły, przyszły ten moment, ten, ten dzień tego ćwierćfinału, to, to troszkę nas to sparaliżowało. Byliśmy przemotywowani, że tak powiem. A spałeś spokojnie tej nocy przed, czy nie tak, tak, tak. Spokojnie tak, tylko, że tam było też kilka takich małych rzeczy, też się ponawarstwiało, bo y, Misiek Kubiak też y, no z kontuzją się zmagał i, i, no i nie był na pewno w 100% sprawny do grania. Y, też mieliśmy grać, <laughs> no to się przygotowywaliśmy przez tak naprawdę dwa miesiące o 9 czy 10 rano, a graliśmy o 9 wieczorem, bo po fazie grupowej po prostu została zmieniona godzina. I to też gdzieś są takie małe rzeczy, które które na pewno nie są decydujące, ale gdzieś wytrącają z równowagi. Wiesz co, ta dziewiąta godzina to taka jest historyczna, bym powiedział, bo na Igrzyskach w Londynie z kolei Polska z Australią grała rano o dziewiątej i to też na to narzekano bardzo mocno. Ja Ci powiem szczerze, że jak obserwowałem to wszystko w Tokio, to wiesz co mnie zaniepokoiło? Już na początku Igrzysk, zanim się zaczęły mecze. Zaniepokoiło mnie zachowanie Witala Heinena, który przestał być takim wesołkiem, wyluzowanym facetem, który chodzi, żartuje, wszystkich pozdrawiam, przyklepuje piątki. Tylko stał się takim bardzo poważnym gościem, wręcz prawie ponurym. Widać było w nim jakiś stres. Później pojawiły się zakazy, że nie można między meczami tam z wami się kontaktować, robić wywiadów, tylko w określonych momentach. Ja tak sobie pomyślałem, co się dzieje. Przecież to nie jest ta reprezentacja, to nie jest ta kadra. Czy to jest właśnie ta właściwa droga? Czy, czy należało to zmieniać, wiesz? I, I mi się wtedy lampka taka czerwona zapalała, chociaż oczywiście nie zakładałem, że my przegramy w ćwierćfinale, bo cały czas miałem nadzieję, że to jednak pójdzie w dobrą stronę. No ale mm, pewno o kilku rzeczach nie możesz powiedzieć, bo wiadomo, że z szatni się nie wynosi jakichś rzeczy, ale właśnie mi się ta czerwona lampka zapalała już na samym początku, bo, bo miałem wrażenie, że zapanowały jakieś nowe porządki w kadrze. To nie zapanowały takie porządki, tylko mi się wydaje, że. Że my sami tak się motywowaliśmy w ten sposób, że już dobra, no już byliśmy profesjonalni aż do przesady, nie zachowywaliśmy się tak jak zawsze. Mhm. Gdzieś tam nie mieliśmy tego luzu takiego, tylko już dobra, teraz koncentracja, koncentracja i tylko będziemy, skupiamy się na meczu i, i wszyscy mieliśmy po prostu takie, takie spięcie, i że, że to jest tak ważne. No a może właśnie to, to może to nie była droga. Może trzeba było grać na ludzie, bawić się tą siatkówką, jak na każdej innej tak naprawdę imprezie i pokazywać uh, ją w najlepszym naszym wykonaniu. Ale to, to zrobili dokładnie z nami Francuzi w tym ćwierćfinale, bo, bo oni doskonale się bawili tą siatkówką. Oni już nie mieli nic do stracenia. Oni nie mieli nic do stracenia, zaczęli ten turniej bardzo źle i po prostu potem, potem było. Było po nich widać, że jakby oni pokazują swoją tożsamość jako drużyna, i, i to jest ich styl, i na tym zawędrowali po Złoty Medal. Zamykamy te przykre e, wspomnienia e, kadrowe. E, wrócimy jeszcze do kadry, ale do tych milszych wspomnień, bo chciałem Cię zapytać o kilka spotkań e, w Twojej reprezentacyjnej karierze, ale mówimy przecież też o polskiej lidze siatkówki. E, czy Ty byłeś skazany na siatkówkę? Tata, kiedyś zawodnik po tym trener, starszy brat, zawodnik, no i Grzesiu, który miał tam nie wiem jeszcze 7 lat, czy siedem może nawet mniej, ale... może nawet mniej. I co, ten Grzesiu już był naznaczony tą siatkówką, tą piłką? Nie chcę mówić tutaj, że skazany, bo to słowo jest mhm. tak jakby już gdzieś tam cieszu ale na pewno miałem bardzo duże szanse zostać jatkarzem, bo przebywałem na hali bardzo dużo. Jestem najmłodszym z rodzeństwa w domu, także jak zawsze gdzieś tata chodził na treningi też, mój brat chodził na treningi, no to żebym nie mogł zostać sam w domu, no to chodziłem zawsze na hale i zawsze obserwowałem i jeździłem z tatą na obozy. Także także, no poniekąd byłem skazany, ale w cudzysłowie ubieram to A to słowo. tato ustawił ci te palce do... Rozgrywania, czy to tato wybierał pozycje dla. Grzegorza, czy to się jakoś tam. Nie, nie, nie. Deklarowało później. Ta, to był zdecydowanie on jest. <coughs> on ogólnie jest takiego zdania, zresztą się z nim zgadzam, że do pewnego czasu i momentu, żeby jak jesteś nastolatkiem, jeszcze po, powinieneś mieć wszystko i robić absolutnie wszystko mhm. na boisku. Nie powinno być podziału na, na pozycję, tylko po prostu Ale musisz być jak najbardziej wszechstronnym graczem. I ja tak sobie skakałem, gdzieś chodziłem i, i dopiero tak na, na rozegranie, to takie moje początki tutaj w, do metra Warszawa byłem wypożyczany i, i z nimi jeździłem na obozy i gdzieś tam mnie zaczynali ustawiać na tej pozycji, ale mimo to nawet na różnych meczach też potrafiłem wchodzić na inne pozycje. Niektórzy rozgrywający to tak yy, wybierają sobie yy, tę pozycję wtedy, kiedy dochodzą do wniosku, że już za bardzo nie urosną, że zabraknie centymetrów na inne pozycje, no to jak mamy jakieś tam predyspozycje, to może rozgrywać. A kto ci ustawił te palce w takim razie? Nie, wiem, każdy po kolei chyba, no, tak. E... A tu wspomniałeś go... Metro, a w MOSie też grałeś, tak? Tak, w MOSie też no. grałem, ale to w MOSie grałem już jakby jak skończyłem gimnazjum, poszedłem okay. do liceum do Warszawy i już wtedy jakby nie byłem na żadnym pożyczeniu, tylko normalnie okay. e, trenowałem i, i uczyłem się w Warszawie i uczęszczałem na treningi na MOS. No to jakbyś miał wymienić tych takich swoich pierwszych trenerów, którzy odcisnęli jakieś piętno i teraz właśnie dzięki nim ten koszyczek układasz mm -hmm. i sobie odbijasz te piłki. No to, na byś pewno, no to na pewno Norbert Majkowski, mój pierwszy trener. Mm -hmm. Na pewno Wojciech Szczucki, trener z Metra Warszawa i... I Krzysztof Felczak na pewno, jeszcze świętej pamięci Mirosław Grygoruk, też Z nim miałem przyjemność pracowania w Mosie. Krzysztof Felczak kiedyś w jakimś z wywiadów właśnie mówił o wychowankach, o zawodnikach Mosu Wola. Wymieniał również nazwisko Grzegorza Łomacza, no ale tam przecież Arek Gołaś się przewinął, Zibi Bartman i jeszcze wielu, wielu innych. Z dużo, długów, dużo po się przewinę. I Wy się gdzieś tam później albo mijacie w swoich karierach, albo nawet się spotykacie w różnych drużynach klubowych, bo nie jesteś pierwszym gościem w tym cyklu. To już chyba 26. taki program. Jesteś legendą, mhm. i no, z wieloma ludźmi, jak rozmawiałem, to właśnie wspominali albo MOS, albo metro, gdzieś tam się przewinęli, trochę się otrzaskali z siatkówką, i później ruszali w świat. To jak tak. ruszałeś w świat już takiej bardziej profesjonalnej siatkówki, to co? Trafiłeś do Politechniki? Do Politechniki trafiłem. Mm. Warszawskie, no na pewno te dwa ośrodki czy Metro, czy Mosno to, no to są topowe ośrodki do szkolenia młodzieży. Dlatego też tak wielu wychowanków oddają do, do ligi i do reprezentacji później. Ale na pewno też w Polsce nie brakuje takich ośrodków, i dlatego gdzieś w tych rocznikach musimy się potem mm. krzyżować. Zresztą to jest bardzo, <coughs> bardzo miłe, jak wspominamy, też te czasy juniorskie. A trafiłem do Politechniki po pierwszym, na pierwszy sezon mojej jakby seniorskiej przygody. Tam trenerem był wtedy Krzysztof Felczek, właśnie, i on mnie, mm. on mnie wziął, pamiętam, do Pawła Chudika. Na drugiego rozgrywającego do Politechniki. No właśnie. Wspomniałeś Pawła Chudika. Ja chciałem cię zapytać, czy ty pamiętasz takie spotkanie, mecz z Jastrzębskim Węglem w 2007 roku. Wtedy Paweł Chudik był kontuzjowany. No i okazało się, że pierwszym rozgrywającym musi zostać Grzegorz Łomacz. I to chyba był twój taki pierwszy mecz w takiej roli, że od początku do końca chodzisz na boisko i to ty masz poprowadzić drużynę. Pamiętasz ten mecz? Został ja nie pamiętam teraz tak w, w pamięci? Nie pamiętam. Pamiętam, że Paweł skręcił kostkę gdzieś w połowie sezonu i potem e, jeszcze Marcin Drabkowski z drugiego trenera wskoczył e, też do pomocy na rozegranie do, do drużyny, ale tak nie pamiętam tego meczu dokładnie. Pamiętam, że już potem ta kontuzja się trochę Pawłowi ciągnęła i, i na pewno miałem dużo okazji do grania. Mm -hmm. Bo to ja tak prześledziłem tę historię, bo szukałem takiego momentu, w którym ty jakby no z tego młodziaka, który jest tam drugim i dopiero pobiera nauki i uczy się rozgrywania stałeś się już takim no, pełnoprawnym członkiem ekipy, która wychodzi na boisko i walczy i przed tym meczem z Jastrzębskim Węglem byłeś wchodzącym zawodnikiem w spotkaniu ze skrombeuchatów. Tam już pokazałeś się z dobrej strony i okazało się, że później już w spotkaniu z Jastrzębiem, no tak troszeczkę z konieczności, ale wszedłeś i już tak, już tak zostało i te czasy Politechniki Warszawskiej, czy czy to były takie czasy, które cię jakoś tam, nie wiem, uformowały na początku? Bo to jeszcze początek był twojej drogi takiej ligowej. Nie, to był taki początek jeszcze tak. Ja do końca, no na pewno się stresowałem bardzo, nie. bo pierwszy rok w lidze i od razu jakby cieszyłem się z jednej strony, że mam okazję grać z tymi wszystkimi bardziej doświadczonymi zawodnikami, ale tremy miałem. Cieszyłem się, że mogłem grać, ale nie, nie paraliżowało mnie to. i Trochę mnie ukształtowało, ale myślę, że dużo więcej mi dało Jastrzębski Węgiel później. No bo a, z Politechniki trafiłeś Z Politechniki, do Jastrzębskiego. Bo, bo jednak tutaj w Politechnice spędziłem tylko jeden sezon, a, a w Jastrzębiu spędziłem cztery lata i tam... Tam naprawdę zaczęła się taka moja przygoda, której dopiero zaczynałem w tej dużej siatkówce jakkolwiek wiedzieć o co chodzi. Mm -hmm. No i tam y, były też pierwsze sukcesy, pierwsze medale mistrzostw Polski, prawda? Prawdziwie nie złoty, ale tak, jednak tak, na podium tak. stawałeś. Tak, tak, tak. No tam poszedłem oczywiście też jako młody chłopak. Ty no... tam zmieniłeś Kubę Bedna Ruka? Nie, nie. nie. nie? Jastrzębie. Nie, 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 wcześniej ja poszedłem, Kuba był, a... tak, Kuba był wcześniej, wcześniej, a ja poszedłem do Nikolaja Iwanowa, tam był wtedy mm. na rozegraniu, ja byłem takim drugim, a, a później na następny sezon przyszedł Niko Freriks mm -hmm. I, i z nim tam rywalizowałem. I a przede wszystkim był Roberto Santilli, przez trzy lata pierwszy w Jastrzębiu i no, z którym pracowaliśmy naprawdę bardzo dużo, bardzo ciężko i i myślę, że te treningi, takie indywidualne, też z nim a, dały mi bardzo dużą pewność i zrobiłem taki m, bardzo duży skok jakościowy jako zawodnik. Myślę, że właśnie dzięki takim treningom, e, i indywidualnym, i z tak mocną ekipą, a, która biła się o medale. No i chyba <laughs> właśnie dlatego zostałeś zauważony i trafiłeś do reprezentacji Polski, tak? No to się wtedy działo bardzo szybko, bo ja tak też byłem cały czas tym drugim, ale cały czas wystawiałem jednak mm -hmm. do tych koszy, mieliśmy te zajęcia. Ale no jak już skoczyłem, udało się, pamiętam, to był pierwszy w ogóle chyba mecz, w którym w szóstce wyszedłem w Jastrzębiu, to był rewanż z Sisleyem Treviso, ze słynnym, legendarnym Sisleyem. Pierwszy mecz przegraliśmy u siebie 3-2, to już wtedy był, było krzyknięte mm -hmm. jako sukces. Że, że zdobyliśmy dwa sety po prostu, a pojechaliśmy tam na rewanż i po prostu, się powtarzam bardzo często z po prostu, i trener Santilli dał nam szansę, mi, i Igorowi, Judinowi, żeby zagrać takie spotkanie. I, I wyszło i wygraliśmy 3-1, no, co było ogromną sensacją, mm. bo tam był system naszpikowany gwiazdami, i od tego momentu gdzieś e, zaczęło to iść i piąć w e, ekspresowym tempie, bo e, za chwilę były mecze o medale w Plus Lidze, za chwilę dostępowanie do reprezentacji, i tak moja głowa e, musiała troszeczkę czasu mieć, żeby ochłonąć i gdzieś tam to przeanalizować. Mm -hmm. Ale w tej reprezentacji to nie było ci tak łatwo na początku, bo ty. Jak przychodziłeś do reprezentacji, to zawsze byli jacyś zawodnicy, no, którzy byli postaciami, prawda? Jeśli chodzi tak, o tak, pozycję tak. rozgrywającego, przecież wiadomo, Paweł Zagumny, tak? Jak tak przychodziłeś, no to Łukasz Żygadło, Paweł Zagumny, potem wiadomo, Fabian Żyzga. Ja chciałem Cię zapytać o taką jedną rzecz, bo. Nie obraź się, ale sam pewno nie raz się spotkałeś, gdzieś tam przeczytałeś albo usłyszałeś, że Grzegorz Łomacz to świetny, drugi rozgrywający reprezentacji Polski, prawda? Że on się świetnie wywiązuje z tej roli i tak dalej. Jak ty podchodziłeś do swojej roli rozgrywającego w reprezentacji Polski? Czy ty na przykład zderzając się właśnie z takimi postaciami, no, zdając sobie sprawę z tego, że, że ty dopiero wchodzisz, a oni ten. Łatwo się godziłeś z taką rolą, czy miałeś swoje ambicje i chciałeś być lepszy, chciałeś być jedynką? Jak to u Ciebie wyglądało? Bo, bo wiesz, ja znam wielu trenerów, którzy na przykład bardzo sobie cenią takich zawodników, którzy jakby godzą się od razu na to, że są dwójką i oni świetnie wywiązują się z tej roli, prawda? Ale chodzi mi o Twoje podejście, bo to, że ktoś tam mówi i tak ocenia, to jest jedno, tak? A jak Ty podchodziłeś do tego wszystkiego? Znaczy, ja bardzo mocno rozgraniczam klub i reprezentację. Mhm. Klub wybieram jak najbardziej pod kątem rozwoju, gdzie będę miał większe szanse grania, gdzie będę stawał się lepszym zawodnikiem i powoli się piął po tych szczebelkach. Reprezentacja to jest coś na tyle wyjątkowego, i ten orzełek sprawia to, że tam, tam mogę być w każdej roli. Czy, jeżeli trener zaufa mi będę pierwszym rozgrywającym, super, dam z siebie maksa. Czy będę drugim rozgrywającym i mam pomagać drużynie, super, daję z siebie maksa. Tam po prostu się jedzie i tam jest taka aura. No to jest coś pięknego też, e, aż mi dreszczyk przechodzi teraz po plecach, hmm. tam się jedzie i naprawdę świadomość e, nas tam, chłopaków, e, po co się tam jest, jest niesamowita, bo naprawdę każdy wyprówa sobie flaki na tych treningach, żeby tylko przed tą publicznością e, i w reprezentacji grać, a mamy na tyle silną... A, na tyle silną reprezentację i tylu jakościowych zawodników, że ciężko jest się tam naprawdę. Możemy co, co turniej tak naprawdę zmieniać połowę składu i jakości ta drużyna nie straci. A dlatego bycie w tej reprezentacji, czy w takiej, czy w innej roli, jest dla mnie jakby wyjątkowe samo w sobie i, i takie mam podejście, że po prostu dla reprezentacji. Zawsze będę obojętnie w jakiej roli. No to ty dla każdego trenera jesteś idealny, można powiedzieć. No powiem przecież sam dobrze wiesz i pewno miałeś do czynienia z takimi zawodnikami na swojej pozycji, no, którzy mają większe ambicje, tak? I rozpatrują tylko funkcjonowanie w reprezentacji jako jedynka. I, I koniec, nic nie Każdy ma swoje jakieś tam ambicje, ale no reprezentacja naprawdę jest miejscem, i nie pamiętam też aż tak zawodników, którzy, którzy tam aż tak eksponowali swoje ego. Mm. Tylko tam naprawdę trzeba je schować do kieszeni i, i funkcjonować w tej grupie, i tam naprawdę jest świetna atmosfera. E, przyjaźń, przyjaźń się trenuje. W, w, przychodzimy na salę, mimo że jest naprawdę bardzo ciężko. Z uśmiechem na twarzy i właśnie ta świadomość, po co tam jesteśmy, jest e, czymś pięknym. No ale ty tak mówisz, że nie pamiętasz zawodników, którzy by eksponowali bardziej swoje ego. No ale historia polskiej siatkówki jakby zna takie przypadki, prawda? Niektórzy nagle wyskakiwali z kadry. Często to były takie sytuacje bardzo sensacyjne. No i to też chyba wynikało z tego, że gdzieś tam właśnie nie mogli sobie poradzić z tym usytuowaniem w kadrze i może zapomnieniem małym, że ja jestem super wielkim zawodnikiem, tylko tutaj jest teraz ekipa, kadra i ja muszę się w to wszystko wkomponować. No, najlepszy przykład to Bartosz Kurek, który w 2014 roku przecież przez Stefana Antigę został wystawiony poza burtę, prawda? Więc więc, uh, ja na to patrzę ze swojej perspektywy i mm. powiedzmy jako funkcjonowanie w grupie. Ja takich problemów e, nie widziałem, nie zauważyłem. Mm. To jest rola trenera. Jeżeli on uważa, że gdzieś grupa traci na tym, że, że ktoś się źle zachowuje, to po prostu to są jego decyzje. Ja jako zawodnik przez tyle lat naprawdę nie widziałem mm. tam zawodnika, który przychodził i robiłby komuś na złość, czy podkładał nogę, żeby tylko on tam. Ma, mógł bardziej zaistnieć. No tak, to od ciebie niczego się nie dowiemy takiego. Z, z otoczki, gdzieś tam <gry> nie, nie, adres, kadry i reprezentacji. Nie ma takiej możliwości. Już to widzę i słyszę. Okej, okay, ale to szanuję, no bo <coughs> chyba podstawowa zasada jest taka, że z szatni się nic nie wynosi, prawda? Nie, no z szatni to jak oczywiście, jak ktoś zaczyna opowiadać nic nie historię, no to różnie to może być przyjęte. E, przez kolegów, byłych czy obecnych kolegów e, w reprezentacji. Słyszałem taką e, wypowiedź Karola Kłosa o tej obecnej kadrze. E, to chyba w wywiadzie e, z. Y, 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 y. No nie, nie przypomnę sobie teraz, co to był za wywiad, ale w każdym razie Karol Kłos powiedział, że ta obecna kadra, obecna reprezentacja to jest fantastyczne towarzystwo, że to jest świetna grupa. I on mimo swojego zaawansowania wiekowego tak, i takiego doświadczenia w ogóle czuje się świetnie w, w tej drużynie, że, że to są tak pozytywni goście, mówimy o tych młodszych. Tak, tak. Czy ty tak. też masz takie odczucia? To jak najbardziej, no to, co powiedziałem nawet przed chwilą, że tam jest naprawdę świetna atmosfera, a ci młodzi na pewno e, przychodzą trochę z takim większym przytupem i oni e, trochę są bez układu nerwowego, tak sobie żartujemy, bo, bo oni przychodzą naprawdę bez kompleksów, trenują e, z nami. Kiedyś było to troszeczkę inaczej, jak się wchodziło do grupy, to przez tam... Była fala. Tak no przez miesiąc się mhm. trzeba było badać, czy można się tu odezwać, tam odezwać i, i lepiej gdzieś tam, e, no po prostu było lepiej być troszeczkę z boku. No, teraz e, ci młodzi wchodzą, ale naprawdę pokazują też e, bardzo dużą jakość i, i od razu stają się częścią grupy. My też ich wszystkich e, przygarniamy... E, mówię o tych bardziej doświadczonych zawodnikach. Staramy się, żeby tam każdy się czuł i zaakceptowany i bardzo dobrze w grupie w towarzystwie i, i tak naprawdę nie mają ani jednej chyba osoby, która by była jakkolwiek z boku. A to młode pokolenie tych naszych świadkarskich gwiazd. Ono się bardzo różni od, od takich młodych pokoleń z Twoich czasów, które wchodziło do Reprezentacji, bo mówisz, że oni tak mocno z przytupem. Duża jest ta różnica w takiej mentalności, podejściu do tego, w samoocenie, bo oni pewno mają bardzo dobre zdanie o sobie, wiedzą, że są świetni i, i dlatego są w kadrze. Tak, no na pewno. Myślę, że pewność ciebie jest. E od razu na, o, o poziom wyżej niż kiedyś. E, mi się wydaje, że tak jak się właśnie przychodził kiedyś młody zawodnik do kadry, to tak troszeczkę badał, chciał zobaczyć, jak to wszystko jest. Teraz na pewno jest e, tak samo, bo jeden jest e, troszkę bardziej hop do przodu, drugi jest troszeczkę bardziej wycofany. Ale też e, te początki jakby szybciej przeskakują przez ten e, przez ten płotek, który, mhm. za którym jest te, ten poziom sportowy już najwyższy, i, i oni jakby są rządni tego, żeby, żeby rywalizować. Oni nie mają problemu, żeby wyjść i grać z Brazylią, stanami i tak dalej. Oni nie, nie, nie wychodzą na boisko, żeby zobaczyć, jak to jest, tylko oni wychodzą wygrać od razu. I to jest, myślę, że bardzo duża różnica z czasów, kiedy ja gdzieś tam wchodziłem, a, a obecnymi. Czyli oni, jak grają z Brazylijczykami, to nie myślą o tym, żeby zebrać autografy światarskich gwiazd, tylko żeby ich pokonać. Dokładnie. No to faktycznie takie, to młode pokolenie jest mocno do przodu. No ale czasy się zmieniają, wiadomo. Grzegorz, wracając do Twojej pozycji rozgrywającego, mówiliśmy o tym, że był Jastrzębski Węgiel, później pojawił się Lotos Trefl Gdańsk w Twojej karierze. Czy ja dobrze zapamiętałem, że ty przychodziłeś do tego klubu wtedy kiedy on awansował do plus ligi, prawda? Tak, tak, I trenerem na początku był Grzegorz Ryś, tak? Tak. No właśnie. I Grzegorz Ryś sobie pomyślał tak. Pierwszy cel podstawowy zespołu to utrzymać się w plus Lidze, prawda? I od czego zaczął? Zaczął od kontaktu z Grzegorzem Łomaczem, tak? Którego zaprosił do współpracy i od razu zrobił kapitanem, czy to drużyna ciebie zrobiła kapitanem? O, nawet nie pamiętam dokładnie, ale chyba trener mnie wybrał, ale to na samym początku przygotowań, jak po prostu mhm. przyjechaliśmy, ale tak jakby sportowo nie najlepiej wspominam ten okres w Lotosie, bo na pewno to był duży spadek jakby jakościowy po podróżynie Jastrzębskiego, która mhm. walczyła gdzieś o medale, poszedłem do Beniaminka, no i tam się nie biliśmy o najwyższe cele. I... A liczyłeś, że coś takiego może nastąpić? Liczyłem. To był po Jak prostu. Przechodziłeś do Gdańska. E... Liczyłem. No po prostu. Nie wiem, czemu nawet wybrałem. Teraz z perspektywy czasu nie umiem powiedzieć, czemu wybrałem tą ofertę. Ale, Ale poszedłem tam, no. e... Zawsze staram się szukać pozytywów. E... Dzisiaj naprawdę super jestem zakochany w Gdańsku, i w którym mieście jest to fenomenalne miejsce do życia. I. To jest i... twój dom, tak? E... Drugi. Drugi dom. Mój drugi. dom pierwszy jest w Ostrołęce i hmm. tam zawsze będę miło wracał, ale na pewno gdzieś przyszłościowo z żoną e, patrzymy w Trójmiasto i, i z tego bytu powiedzmy całego w Gdańsku cieszę się, że, że miałem okazję poznać miasto i miałem okazję tam występować, aczkolwiek sportowo e, był to trochę strzał w kolano i, no i na pewno spadłem z dużego konia. Mm -hmm, mm -hmm. No a potem Kuprum. Bo to też przecież nie drużyna stopu plus ligi. Tak, potem, no, po tym, powiedzmy, słabym sportowo okresie w Gdańsku e, tych ofert nie spływało za wiele e, i po rozmowie z trenerem e, ówczesnym, z Gianim Kretu, e, który no, bardzo dużo motywacyjnych słów też potrafi używać, e, zdecydowałem się, żeby pójść do, do Lubina. Też spodziewałem się, że nie będziemy walczyli o jakieś medale, a mimo to naprawdę a graliśmy świetny sezon od razu i, i byliśmy nawet o odrobinę. Tak ma, malutko nam brakowało, żeby wyeliminować Jastrzębie mm -hmm. z walki o medale. No i po tym okresie takim w Kuprum, już <laughs> znowu byłeś gdzieś tam w kręgu zainteresowań y, poważniejszych drużyn, tak? I stąd też propozycja zbęgatowa. Tak, Tak, no po pierwszym sezonie w Kuprum, gdzie mieliśmy naprawdę y, bardzo fajny sezon, y, wróciłem do reprezentacji. Mm. No i to tak jakby no, dostałem drugie życie, można powiedzieć e, w siatkówce. I, no i na pewno za wszelką cenę nie, nie chciałem zmarnować tej szansy. I, i, i robię wszystko, żeby, żeby już e, z żadnego konia nigdy nie spaść. Po prostu i e, pracuję, trenuję ciężko, żeby, żeby być cały czas na najwyższym swoim poziomie. A ten los rozgrywającego nie jest taki łatwy, bo jak mówisz, że właśnie po słabszym okresie wyskoczyłeś z reprezentacji, tak, nie byłeś powoływany, później jak zaczęła się lepsza gra, to znowu wróciłeś do kadry. Przypomina się mi też historia Marcina Komendy. Przecież pamiętamy, że wskoczył do reprezentacji, no a później jakoś ta jego kariera klubowa nieciekawie się potoczyła. Był w Rzeszowie i, i, i tam coś nie zaklikało, coś nie zagrało i później. Tak, przez jakiś czas gdzieś tam wypadł z tego kręgu zainteresowań, prawda? Teraz znowu jest powołany, tak jak ty, tak jak Firley, jak Janusz. Jest was czterech powołanych przez Nikolaj grybisza tak. chyba, tak? No i teraz Grzegorz, którego z nich chcesz wyautować? No, no bo bo miejsc, miejsc, jeśli chodzi o turnieje takie, no to tylko są dwa, tak? Dla zawodników na tej pozycji. Jasne, że tak. No, de, 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 którego tam namierzasz, kolegę? Koleżkę. Żadnego nie namierzam. Żadnego nie namierzam. Ja bardzo chętnie pojadę i będę z nimi trenował i jeszcze jeżeli będę mógł pomóc nawet swoim doświadczeniem, to jak najbardziej pomogę. No ale sam powiedziałeś, że, że twoim marzeniem są igrzyska, no więc y, musisz być od nich lepszy i Jasne, kogoś jest, pozbawić tej szansy. Ale to jest reprezentacja. W reprezentacji wszystko funkcjonuje troszeczkę inaczej i i dla mnie naprawdę też bardzo dużą satysfakcję sprawia mi to, że, że jadę i mogę jakiejkolwiek wskazówki przekazywać młodym mhm. chłopakom, którzy słuchają jeszcze, jakim to potem wychodzi, to naprawdę w środku czuję się radość. I, i nie mam w ogóle jakby tutaj, m, nie obieram celu. <kluzny> czy Marcin, czy drugi Marcin, mhm. czy, czy Janek to są świetni siatkarze, świetni rozgrywający, są troszeczkę młodsi ode mnie. Ale są niezwykle utalentowani, mają swoje atuty, ja mam swoje atuty i kto będzie lepszy, to po prostu pojedzie. No trener wybiera zespół, ja mogę dać siebie maksa, robić wszystko, co mogę ja jako ja. A czy to wystarczy? To to jest jakby już drugorzędna sprawa. Nie, nie będę miał do siebie pretensji i nigdy nie mam do siebie pretensji, że jeżeli zrobię maksa i to nie wystarczy, no to, to po prostu trudno. A nie miałeś takich obaw, że po tym nieudanym sezonie w Bełchatowie Nikola Grybicz cię nie powoła? Miałem, ale jakby też nie miałem nie miałem takiego, nie miałem do siebie pretensji o to. No wiedziałem, że to jest nie najlepszy nasz sezon klubowy, ale nie umiałem znaleźć jakby tutaj drogi, co, co mogłem jeszcze poprawić. Nie mogłem w trakcie sezonu, nie wiem, odejść gdzieś i, i próbować czegoś innego. To absolutnie w ogóle nie ta droga i... Cóż, miałem nadzieję, że po prostu trener dalej mi zaufa, da mi szansę i, i pojadę tam i będę dalej e, pracował na zaufanie. A jak to się odbyło? Nikola Grybicz do Ciebie zadzwonił, czy po prostu Ty czekałeś na ogłoszenie listy powołanych i z takiej listy się dowiedziałeś, że jesteś w Nie. kręgu zainteresowany? Nie, Nikola, Nikola zadzwonił do mnie. Hmm. A zresztą myślę, podobnie jak do większości chłopaków, no, ciągniesz... Znam przypadki, że nie dzwonił. Okej, okay, ciągniesz za język, ale nie, powiedział, że kontynuujemy tą pracę, którą zaczęliśmy w poprzednim sezonie. Mhm. Fajnie całkiem pograliśmy, udało nam się stworzyć super grupę i kontynuujemy tą pracę dalej. Widzimy się po prostu 8 maja w Spale. A powiedział ci, że Tą jedynką w reprezentacji jest Janusz, że, nie, nie, nie że było to takich... nie ulega zmianie i, i Marcin Janusz jest tym pierwszym wyborem Nikoli Grbicza? Nie, nie, nie. Myślę, że tak otwarcie się o tym też do końca nie mówi. To są wybory selekcjonera, aczkolwiek... No, Marcin... no publicznie wiesz, w poprzednim sezonie o tym mówił, tak? Jedynką jest okay, Janusz, ja, ja myślę, na niego to... stawiam, y, dlatego nie powołuję drzyzgi. To jest e, żadna tajemnica, że Marcin jest jedynką, świetnie sobie radzi, y, gra w się fenomenalnie, klub wygrywa wszystko, co może. Także, także uważam, że jest to jak najbardziej naturalny wybór, a, a widać, że z, z Marcinem na, na rozegraniu taka kadra gra bardzo dobrze. A czego Grzegorz Łomacz może nauczyć Marcina Janusza? A czego? Jeszcze. Nie wiem, czego tak dokładnie. To po prostu, jeżeli coś na żywo widzisz, jakąś taką małą drobnostkę, jakiś mały, mały element, to po prostu można powiedzieć: Nie wiem, czy to chodzi o ustawienie nóg, czy, czy ustawienie rąk, czy wybór w jakimś decydującym momencie, jak reaguje blok po drugiej stronie podczas meczu. To są tego typu wskazówki. A ty naprawdę w trakcie meczu myślisz o tym, jak ustawić nogi, czy, czy, czy to już masz zakodowane po prostu i. I, I to tak samo z siebie wychodzi, że ustawiasz się we właściwy sposób. Na treningach. Ja nie mogę tego pojąć. Jak wy możecie ogarnąć, przecież macie do ogarnięcia bardzo dużo tematów. W trakcie każdej akcji, tak? No to jak jeszcze ty mi powiesz, że jeszcze musisz pomyśleć o tym, jak ustawić nogi, jak ustawić ręce, jeszcze musisz się rozejrzeć, kto gdzie jest ustawiony i co robią przeciwnicy po drugiej stronie siatki. To wychodzi już tak jakby automatycznie. No po to trenujemy na, na treningach, żeby, żeby te, te nawyki sobie wyrobić, żeby one były tak naprawdę automatyczne, a na meczu to samo już po prostu wychodzi, a, a możemy skoncentrować wtedy głowę na, na układaniu gry i na znajdowaniu jak najlepszych rozwiązań. Tak jak patrzyłem na Twoją historię w PLS-ie 17 sezonów Przepraszam, 4 kilkadziesiąt spotkań rozegranych, rozegranych w tej karierze. I ty jesteś trzecim zawodnikiem, jeśli chodzi o nagrody MVP, najlepszego zawodnika meczu w tej historii. Mariusz Wlazły, oczywiście tam 70 ileś tych tytułów w swojej karierze. Na drugim miejscu jest Konarski. On chyba zaliczył 60 tytuł MVP właśnie w tym sezonie, który. Już jest za nami. No i okazuje się, że Grzegorz Łomacz jest na trzecim miejscu, chyba 44 tytuły dla najlepszego zawodnika meczu. I tak się zastanawiam, no potrafię zrozumieć, dlaczego Wlazły dostawał te MVP, potrafię zrozumieć, dlaczego Konarski. Wiadomo, zdobywają te punkty, atakują, tłuką ile się da, no ale nagrody najlepszego zawodnika dla rozgrywającego nie zdarzają się za często, prawda? Bo. Yy, bo to jest taki, taki los, że tak, jak drużyna wygrywa, no to o, ten zdobył najwięcej punktów, ten zdobył, a później gdzieś tam się patrzy, no ten rozgrywacz też nieźle się spisywał, tak? Natomiast jak zespół przegra, nie no, ten rozgrywał dzisiaj beznadziejnie, no wystawiał takie piłki, że to się nie dało nic z tego zrobić. A ty jednak ponad 40 takich tytułów najlepszego zawodnika meczu zgromadziłeś w swojej karierze. No jest mi bardzo miło, bo nawet nie wiedziałem nie liczyłem tych tytułów. Zawsze jest to miłe wyróżnienie. Najbardziej cieszy tak naprawdę wygrany mecz, a nie, a nie ta statuetka. A także ja mam nadzieję, że bardzo dużo statuetek jeszcze po prostu moja drużyna będzie zastawała. A, a która? Ale która też nie wiem. Też nie wiadomo. A słuchaj, a pamiętasz taki mecz w swojej karierze, po którym pomyślałeś sobie a... Zaje fajnie zagrałem. Właściwie, no nie wiem, 70% zwycięstwa mojej ekipy to jest moja zasługa, bo po prostu dzisiaj byłem rewelacyjny. Miałeś takie wewnętrzne poczucie, że no dzisiaj byłem ekstra. Są czasem takie poczucia po meczu. Nie będę ukrywał, że, że wiem, czy zagrałem lepiej, czy gorzej, czy mogłem lepiej wybrać. No i są dni, w których e, idzie fenomenalnie i wszystko jak znud, e, gdzieś jeszcze tam trochę szczęście dopisze. A są takie dni, gdzie e, możesz myśleć, że zrobisz wszystko, a jednak się nie udaje i trzeba to analizować. A nie umiem wybrać takiego jednego gdzieś tam spotkania, że to było właśnie to, a, ale. Ale zdarzają się takie, takie momenty. A taki mecz, który spaprałeś, wiesz, że po prostu byłeś beznadziejny i, 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 i koledzy mogli mieć do siebie pretensje, że to ty byłeś jakby winowajcą, takim, no może nie stuprocentowym, bo jest, mhm. jest kilku na boisku, Yy, zdarzają się też takie spotkania i takie. Zdarzają, takie, się. Takie... zdarzają no, się na pewno, są takie momenty gdzieś, no szczególnie jak gdzieś tak utkwi w głowie ta decydująca gdzieś piłka my. w końcówce, ona nie będzie skuteczna i wtedy myślisz sobie, no, zawsze mogłeś wybrać inaczej po prostu, że, żeby coś my. było skuteczne. No. Ale, ale zdarzają się też takie momenty i mecze, gdzie mówisz sobie, no myślisz się wziąć do roboty. A wiesz, yy, pamiętasz ile punktów najwięcej w jednym meczu y, zdobyłeś w swojej historii? No, to był mecz na pewno w Treflu, bo tam miałem bardzo dużo bloków w tym meczu. No, e, właśnie. A pamiętasz, z kim graliście? Chyba z Olsztynem? No, chyba tak. Chyba z Olsztynem. Zdobyłeś 8 punktów. Oj, I... to na pewno rekord. Tak, 8 <laughs> punktów zdobyłeś w tym meczu, to chyba był 2012 rok? Możliwe. Tak. I y, jak popatrzyłem na statystyki, to okazało się, że y, 6 punktów zdobyłeś blokiem. blokie. Tak, masz tak. tą czutkę, żeby skoczyć i... No akurat trafiali mi w ręce w ten dzień. to, był ten, to <noise> był ten, trafiali ci w ręce? Tak, to był ten dzień, w którym masz to szczęście po prostu A. i... Y, no ja nie jestem rozgrywającym, który zdobywa dużo punktów, także... także no te 8 myślę, że już nie poprawię. Mm, no ale 6 bloków, tam chyba był jeden as. I, I jeszcze pewno jakoś piknąłeś, albo tak, i osiem punktów zdobyłeś. No to był taki twój rekord. A ja cię chciałem zapytać, czy są takie mecze w reprezentacji, <noise> które wspominasz w wyjątkowy sposób. Bo ja ci powiem, że jedno spotkanie z Twoim udziałem mam cały czas w głowie i w pamięci, ale to o nim powiem za chwilę, bo może ty. Ja wiem, o którym mówisz już na pewno. O jakim? Mówisz o meczu w Berlinie. No tak. Tak. Ty też uważasz, że to był o taki je. wyjątkowy mecz w twojej karierze? To był chyba psychologicznie, nie wiem czy najcięższy, ale nie, nie chcę teraz, tak jak sięgam pojęciu, na pewno w top 3 najcięższych meczów pod względem psychologicznym, bo to, to było o awans na igrzyska. A, o możliwość walki. O możliwość o walki, awans, tak, bo tak bo ale to... już ten awans, powiedzmy jak się wygrywało ten mecz, ten awans <krym> później był dużo łatwiejszy niż, mm -hmm. niż same ten, te kwalifikacje do kwalifikacji. Także pamiętam, że ten mecz. E, naprawdę, tych nerwów my już przegrywaliśmy tam i 2-1 i, i nam się nic nie układało w czwartym secie. Szalał, ta, grozer, szalał po drugiej grozer. stronie siatki kampa. Tak, szalał grozer i cała hala po prostu była też za Niemcami, a, ale jakoś. Ja nie wiem nawet jak my to wyciągnęliśmy, ale wyciągnęliśmy. A pamiętasz tę akcję, jak tam jedną. Oczywiście, ręką, że miałeś <laughs> tę piłkę. Bo to jest kolejna akcja, której już nie przybiję na pewno w swoim <laughs> życiu, bo ja pobiegłem po prostu ją podbić, a że ona wyszła w ogóle idealnie wystawa, to to No to też było szczęście akurat w tym momencie. W najważniejszym tak naprawdę momencie. No niezwykłe spotkanie. Ja je też bardzo y, wspominam. Może dlatego, że miałem przyjemność i zaszczyt skomentować ten mecz razem z Radkiem Panasem, ale no jak, jak przeanalizuję te wszystkie spotkania kadrowe, reprezentacyjne, to chyba takiej dramaturgii i takiego ciśnienia chyba nigdy nie było. Nawet te ćwierćfinały na Igrzyskach Olimpijskich. One nie miały, nie miały takiej, takiej dramatycznej historii w trakcie meczu, prawda? A tam jednak to się działo coś niesamowitego. Ale wiesz co? Ja jeszcze pamiętam jeden mecz w Lidze Narodów w Mediolanie z Włochami. Przypominasz sobie takie spotkanie? Y... Przypomnij mi, to były finały, czy... Nie, 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 nie. To nie był finał, to był y... mecz taki w grupie w Mediolanie, graliście z Włochami i tiebreak y... został wygrany 25 do 23 y... z Włochami. Tak, chyba takie, kojarzę. Takie bardzo długie spotkanie, ono trwało prawie 3 godziny. Chyba kojarzę to, to spotkanie, tak, tak, no. tak. No. I ty tam chyba nawet przy ostatniej akcji chyba serwowałeś. Coś tak, mi serwowałem wydaje. i zagrałem. Bardzo trudnego flota w swoim <laughs> stylu, ale, ale chyba nawet się udało, że no. mieliśmy przechodzącą piłkę. Wszystko, wszystko, dobrze się, wszystko dobrze się skończyło, i, i, i to też był taki mecz, który tam gdzieś pozwalał później myśleć o tym, że, że wy będziecie dalej w tej Lidze Narodów odgrywać jakąś tam znaczącą. Charole. Tam byliśmy w takim, jak zwykle Zawitala, pomieszanym składzie, tak, 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 cały tak, czas tak, tam rotował, ale to tak, to pamiętam to spotkanie. No. Ale jeszcze mi tak utkwiło w pamięci uh -huh. też i bardzo takie emocjonalne było, ja akurat w nim nie grałem, ale, ale tam z boku w kwadracie się to jeszcze uh -huh. chyba oglądało ciężej ze Stanami Zjednoczonymi w Turynie, półfinał Mistrzostw Świata w 2018 roku, no to też był... No to był kosmiczny mecz. To był, to był, kosmiczny był taki mecz, mecz na najwyższym światowym moż, moż, tak, możliwym tak, tak, poziomie, tam, to trzeba przyznać. Tam o jeden, dwa błędy po prostu się wygrywało sety. No niektórzy powiedzieli, że to był przedwczesny finał, prawda? Bo, bo, bo stanęły naprzeciwko siebie dwie najmocniejsze ekipy chyba mm -hmm. w tamtych mistrzostwach, w tamtym turnieju. Tak, bo... no w tamtym turnieju właśnie. My hmm. tak urośliśmy tak naprawdę na w ostatnim meczu grupowym przed tą fazą finałową, to, mhm. to wtedy gdzieś tam wyskoczyliśmy na ten taki niepokojący no poziom. To samo nawiązałeś do tych Mistrzostw Świata w 2018 roku. Te Mistrzostwa były rozgrywane takim systemem, że nawet gdzieś tam po drodze można było trochę przegrać i, i, i tak, można tak, było tak. zdobyć mistrzowski tytuł. To Was właśnie spotkało, prawda? Też troszeczkę za sprawą kłopotów zdrowotnych Michała Kubiaka, ale nie tak. tylko. Ale nie tylko. No i, i, i to jest takie Twoje najprzyjemniejsze wspomnienie, jeśli chodzi o reprezentację, no zdobywa się złoty medal, jest się mistrzem świata, no to, to można tego się spodziewać, ale, ale tak, może no. Ty o czymś innym jeszcze tam myślisz gdzieś tam, kiedy kładziesz się spać albo się budzisz albo śnisz. Nie, no na pewno jeszcze jak wspomnienie z reprezentacji, no to te zeszłoroczne Mistrzostwa Świata też w Polsce, bo, bo mieliśmy też e, taką huśtawkę emocji w ćwierćfinale z Amerykanami, mm. gdzie miałem przyjemność akurat e, grać te decydujące piłki, potem mieliśmy z Brazylią półfinał też na kolosalnych emocjach i no to też były takie mecze, no dla kibica chyba no nie ma nic lepszego. Słuchaj, tak już mówiąc o tym 2022 roku, tytuł wicemistrza świata, ale to w ogóle taki wyjątkowy rok dla Ciebie, prawda? Prywatnie też, przecież. W niedzielę zdobywałeś medala, w środę, trzy dni później. Tak, tak, tak. Wszystko było takie było zwariowane. Wecele. Wszystko było takie zwariowane. Jeszcze mieliśmy jakiś w poniedziałek spotkanie, wywiady, mhm. a w środę udało się. Na plaży w Juracie. Na plaży w Juracie z Aleksandrą. Z, Aleksandrą, z moją żoną. Pozdrawiam serdecznie. No. I już nawet z naszą córeczką także byliśmy tam. No właśnie. Słuchaj, ja tak popatrzyłem na jedno ze zdjęć, które można znaleźć w internecie z tej waszej uroczystości i dostrzegłem taki, taki skład. Nowakowski, Bieniek, Kurek, Śliwka, Szalpuk, Wojtaszek i Łomacz. No to mamy... Szóstkę. Na każdej pozycji obstawiłeś gości? To no jest, tak, wybierają. To jest twoja kadrowa szóstka? Nie no, akurat może tak się złożyło. Nawet nie patrzyłem pozycjami, ale no ale, ale może być. środkowych masz dwóch przyjmujących, masz atakującego, masz libero i masz Tak, jest, tak. I to naprawdę w całkiem niezłej formie teraz są. No. Wszyscy, także, no nie, wiem, może myślałem, że kogoś tam na tej plaży znajdziemy w juracie i będziemy mogli zagrać. Chciałem cię zapytać, czy ty jesteś fanem krzyżaków? Nie do końca. Nie do końca. A wiesz dlaczego pytam, bo y, jak przeczytałem, że wasza córeczka ma Jagienka na imię, to mówię, no tak niespotykane imię, prawda? I od razu przypomniały mi się właśnie, wiesz, historie z krzyżakami, przecież tam też była Jagienka, jedna z bohaterek w chłopach. Y, nie, no ale w krzyżakach też była. Była Jagna. jest. Jakbyś jakbyś tak tam dokładnie sobie przypomniał okay. to to ten, skąd takie imię? Czy to był jakiś taki wasz wybór wspólny, czy może? Wspólny e, wybór Aleksandry, oczywiście. Czy my, mamy, my mamy same wspólne wybory w małżeństwie. Bo piękne imię, ale bardzo takie rzadkie, prawda? Nie spotykamy się. Tak, 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 tak. Nie no, my tak, e, nie wiem czy to standardowa procedura, my sobie usiedliśmy, pamiętam gdzieś na obiedzie w górach byliśmy e, i i po prostu przejechaliśmy e, cały, cały spis imion e, w polskim słowniku i no i zatrzymaliśmy się przy Jagnie, potem przeleciliśmy dalej, tak do każdego mieliśmy albo coś nam nie pasowało, albo to nie, to nie, bo po prostu nie, a, a przy Jagnie mieliśmy takie wow, ładne, fajne I, i tak została już Jagienka. Mhm. Krótkie i konkretne pytanie, co Ci dała siatkówka w Twoim życiu? najważniejszego. Oj, bardzo ciężkie pytania. Nie chcę mówić, że wszystko, bo, bo nie wszystko, ale bardzo dużo. No, tak naprawdę ukształtowała mnie a, całkowicie jako człowieka też, przede wszystkim ja, jako zawodnika, no, ale no, spotkałem mnóstwo, mnóstwo ludzi i tak naprawdę wszyscy, chyba moi znajomi czy przyjaciele obecnie, a w mniejszy lub większy sposób gdzieś z tą siatkówką mieli lub mają do czynienia. I cieszę się. Jakbym miał wybierać ponownie, to na pewno bym wybrał tą samą drogę, mhm. kiedyś tam, kiedyś. A gdybyś tak wybierał się na bezludną wyspę i mógł zabrać ze sobą jakieś tam towarzystwo 10 czy 20 osób, to w tym gronie byliby siatkarze? Jak najbardziej. Wielu czy tylko kilku? A... A może tylko jeden? No nie, myślę, że... Może nie kilkunastu, ale kilku by było. Kilku by się znalazło. Na pewno. A gdyby nie siatkówka, to, to co byś robił w swoim życiu? Tenis ziemny. A dlaczego tenis? Ja uwielbiam tenisa, ja mogę oglądać godzinami tenisa i... Ale jesteś i... tylko takim fanem tenisa jako oglądający, czy też... No, też chciałbym to a potrafię to duże słowo, jestem takim zwykłym samoukiem, a jak zobaczyłem to pierwszy raz gdzieś tam dawno temu w telewizji, mówię, jakie to jest proste, idę pograć, idę pograć. No i oczywiście pierwszą piłeczkę drugą, trzecią, za płot, za płot, za I mówię, no, jednak to nie jest takie łatwe. Trzeba by było Ale... Świątek zapytać, czy to takie proste, nie? No nie jest to takie proste, aczkolwiek jak się na nią patrzy, to, to chyba jest. E, akurat dla niej, mhm. ale nie, połknąłem bakcyla i jestem tak, e, po prostu sam sobie czasem chodzę i, i próbuję gdzieś poprzebijać tą piłeczkę i bardzo dużo frajdy mi to sprawia. I na pewno gdzieś tam, jak jakąś aktywność sobie gdzieś wybieram mhm. e, i mam możliwość w tenisa, to zawsze jest na pierwszym miejscu. A co jest y, twoim najlepszym odbiciem? Forehand, backhand, smeczujesz świetnie o, o. czy coś jeszcze innego? Nie, no najłatwiej, jak jest piłka bardzo wysoko przy siadce i wtedy, mm. <noise> wtedy mogę uderzyć. I wtedy no jest to, szansa, że trafisz. Wtedy jest szansa, że trafię i się nie pomylę. Mm. No to fajnie. Słuchaj, Grzegorz, powiedz mi jeszcze tak, a co jeśli się okaże, że nie załapiesz się do kadry na Igrzyska? Czy to będzie Twoje największe sportowe rozczarowanie? Czy będziesz w stanie się z tym pogodzić? No bo sam wiesz dobrze po tylu latach gry, że. Los sportowca no nie jest taką drogą przyjemną, prostą, bez zakrętów. Często, często gdzieś tam są jakieś dołki, niedołki, w które się wpada i wypada. Więcej jest chyba porażek niż sukcesów i zwycięstw. Tak, Liczysz no, się z taką możliwością? Oczywiście, że tak. No, jakby nie patrzę teraz na to i nie chcę tego analizować, co będzie, jak, jak się nie załapie. Co mogę zrobić? Mogę zrobić tylko wszystko, żeby, żeby tam pojechać. Jeżeli to nie starczy, na pewno będę musiał gdzieś to sobie przetrawić, sam po swojemu. Grzegorz, jeszcze chciałem Cię zapytać o beczki. Bo ponoć gromadzisz beczki. Co znajduje się w tych beczkach? Złocisty trunek, powszechnie znany. Złocisty czyli co? Czyli whisky. Czyli łyski. A skąd takie zainteresowania? Czy to. Czy, czy ty po prostu bawisz się w takiego konesera, człowieka, który lubi sobie spróbować dobrego trunku, znasz się na tym, czy jest to działanie biznesowe? Nie, dobre określenie. No, bawię się w konesera no. i e, gdzieś tam mam swoje ulubione bardziej smaki, e, pasuje mi. E, aromat, pasuje mi smak, pasuje mi to, że na przykład właśnie w jakiejś specjalnej szklaneczce, w której kondensują się te smaki i zapachy, mogę odkrywać jakieś różne inne gatunki i mam też jakiś swój, swój rodzaj whisky, który najbardziej mhm. lubię, ale to tak naprawdę to jest no, czysto hobbystycznie, gdzieś w wolnym czasie jakąś małą porcję, żeby sobie podniebienie zaspokoić. A ile lat y, powinna mieć dobra whisky? Eee, nie, nie, nie ma, nie ma, ma takiej taki, zasady. Nie ma takiej zasady. Naprawdę e, whisky jest. Można wydać 10 tysięcy i naprawdę może komuś nie smakować, a można wydać 200 czy 300 zł i może komuś dla kogoś być fenomenalna. Także mm -hmm. to, to nie jest w ogóle zasada, liczy się e, każde podniebienie. Ja miałem okazję być w Szkocji na wycieczce, to tam po prostu oni, oni są zwariowani na tym punkcie i z kierowcą autobusu rozmawiasz to, on mówi, że ta jest super, mm -hmm. tamta nie, gdzieś do sklepu wchodzisz do sprzedawca ci mówi, nie, to on mówi to tamta jest super. Także to jest. E, bardzo subiektywna ocena każdego e, konsumenta. Ale mieszanie z różnymi jakimiś innymi napojami, to rozumiem, że to profanacja, tak? Dla kogoś może być profanacja, tak naprawdę <noise> można sobie mieszać tak jak komuś smakuje. Mhm. E, ja osobiście nie mieszam. Nawet Wiesz z lodem. co tak nawiązuje do tego, bo kiedyś uczestniczyłem w takim spotkaniu, które dotyczyło akurat picia kawy. I, i, i też kiedyś słyszałem taką opinię, że no, tam kawa z mlekiem to już profanacja albo coś takiego. Natomiast ta pani, która prowadziła to spotkanie i naprawdę znała się na kawie i na całym tym ceremoniale picia kawy, powiedziała, że tak naprawdę to chodzi o to, aby pić kawę taką, jaką lubimy pić, jaka nam smakuje. I się zastanawiam, czy to również można przenieść na kosztowanie takiego trunku, jakim jest whisky. Tak, tak, tak. No zdecydowanie. No to jest na zasadzie takiej pij tak jak lubisz. No nie mówię o, o osobach, które lubią sobie wypić całą butelkę z kolą od razu. E, tylko po prostu sobie gdzieś posmakować, popróbować a, taką właśnie małą porcyjkę w takiej specjalnej szklance. Małą porcyjkę. Słyszeliście? Żeby było wszystko jasne, my nie zachęcamy do picia alkoholu, a już na pewno nie młodych ludzi. E, to jest rzecz dla dorosłych z rozwagą, yy, z umysłem yy, trzeba być bardzo czujnym, jeśli chodzi o alkohol, i tutaj to będzie podkreślać y, zawsze z taką zdwojoną mocą. Grzegorz, czego ja Ci mogę życzyć na ten 2023 rok? Zaczęła, zaczęła się reprezentacja, w 2024 Igrzyska. A czego ja mam Ci życzyć? Nie będę oryginalny. Zdrowia. 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 I zdrowia. I tylko zdrowia. Jak będę zdrowy, to to będę szczęśliwy. Czyli jak będziesz zdrowy, to zawojujesz świat, zawojujesz reprezentację i zdobędziesz Paryż? E, nie mogę tego obiecać. Możemy zaryzykować? Jak będzie zdrowie, mogę obiecać, że się postaram. Tylko tyle. Tego Ci I życzę. Tyle. Tego Ci życzę. Dziękuję Ci bardzo. I niech ci się ta kariera klubowa też dobrze jakoś układa, bo od niej też bardzo dużo zależy, jeśli chodzi o Twoją obecność w reprezentacji. To już o tym mówiliśmy, więc trzymam kciuki, żeby wszystko dobrze się poukładało. I dziękuję Ci za to spotkanie bardzo. Dziękuję ci bardzo również. Grzegorz Łomacz był waszym i moim gościem.